komercyjnego oferować instrumenty finansowe. To jest cel, który ma też możliwość wsparcia instytucji otoczenia biznesu, ale w sposób zupełnie inny jak do tej pory. Instytucje otoczenia biznesu też nie dostaną środków na działalność, tylko do instytucji otoczenia biznesu będzie się musiał zwrócić ktoś po konkretną usługę i ten ktoś, ten przedsiębiorca, ten podmiot dopiero będzie jakby gwarantem tego, że ta instytucja otoczenia biznesu dostanie środki. Być może w tym bonie na innowacje, na wsparcie, na doradztwo będzie jakiś tam procent na działalność takiej instytucji otoczenia biznesu, ale projekt, który nie będzie miał potwierdzenia, że jest na zapotrzebowanie konkretnej grupy przedsiębiorców, tylko po prostu będzie wspomagał działalność instytucji otoczenia biznesu, nie zostanie zrealizowany, nie będzie miał dofinansowania. Czwarty cel tematyczny, tak jak powiedziałam, ten istotny, dlatego że on jest określony pewnego rodzaju ring-fencingiem, wcale nie mamy 15% środków, prawie 7 miliardów euro, to jest w ogóle przejście na nową filozofię. To jest rzeczywiście zmiana patrzenia na to, jak funkcjonujemy energochłonnie, tak? Czyli jak bardzo mocno zjadamy energię, jak bardzo mocno ją wykorzystujemy, nie dbając o to, że można byłoby zmniejszyć emisję, nie dbając o to, że mamy dosyć duży potencjał, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Są takie trzy główne zadania. Efektywność gospodarki, efektywny, zrównoważony, ekologiczny transport i odnawialne źródła energii. Tutaj też jest kilka warunków, które spowodują, że nie tak łatwo będzie dostać dotacje. To są projekty, które Komisja widzi i oczekuje, że będą rzeczywiście projektami rynkowymi, konkurencyjnymi. Już w tej perspektywie dość mocno i krytycznie wyraża się na temat poziomów dofinansowania projektów z zakresu OZE czy efektywności energetycznej. Efektywność energetyczna będzie musiała być poprzedzona audytem i będzie musiała być głęboka. Nie będzie to mogło być tylko styropianowe obicie budynku. To będzie musiało być rzeczywiście coś, co w bilansie emisji spowoduje, że na koniec perspektywy będziemy mogli się wykazać po pierwsze o 15% niższą emisją CO2, a po drugie wkomponowaniem w układ energetyczny odnawialnych źródeł energii też w wysokości 15%. Czyli powinna tu nastąpić inwentaryzacja sieci energetycznych, powinno nastąpić wyszukanie tych, które mogą włączyć energię odnawialną do układu sieci energetycznej. Ten cel tematyczny będzie realizowany zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Jest trudny do podziału, kto powinien realizować jaki projekt. Na pewno duże projekty transportowe, tak jak w tej perspektywie, zrównoważony transport miejski, będą w największym zakresie finansowane w projekcie następcy infrastruktury środowiska. Natomiast efektywność energetyczna, tu prawdopodobnie demarkacja będzie kwotowa. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to demarkacja będzie po jednostce wyprodukowanej masy, mocy. W związku z tym cel tematyczny, który będzie szeroko dostępny, cel tematyczny, który jest konikiem komisyjnym, a też cel tematyczny, który jest niezwykle trudny w polskich warunkach, bo poza tym, że te wszystkie zasady, o których mówiliśmy już, tak, obowiązują, to jedną z takich zasad, która mocno zmienia perspektywę 2014-2020 od obecnej, jest tak zwana warunkowość ex ante. Jeżeli chodzi o ten cel tematyczny, to tutaj do wdrożenia jest trójpak, taki ustawa, która dotyczy termomodernizacji budynków. To na poziomie rządu jeszcze nie jest proces skończony, w związku z tym, poza tym, że trzeba będzie na te środki przeznaczyć, to prawdopodobnie start będzie trochę późniejszy, aniżeli byśmy oczekiwali. Piąty cel tematyczny, no, wspomniał pan minister o Żuławach, no, ale to jest też cel, który jest bardzo mocno obwarowany dyrektywami. Wodna ramowa dyrektywa, czy dyrektywa powodziowa, to są takie chyba już nightmary, czy mary nocne kolegów z Ministerstwa Środowiska, którzy co trochę przesyłają do Komisji Europejskiej kolejne zestawy dokumentów, prosząc o aprobatę.
rzeczywiście problem gospodarowania wodą, czy to powodzi, czy susze, to jest problem ogólnopolski. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie Żuławy mają z tym kłopot, ale mamy bardzo duże opóźnienia, jeżeli chodzi o wdrożenie dyrektyw. W związku z tym plan na ten cel tematyczny póki co jest bardzo skromny. Jak Państwo widzicie, zaledwie 566 milionów euro i w takie bardzo drobne działania, dlatego że już dzisiaj w tej perspektywie nie certyfikuje Komisja środków, które są przeznaczone na tego typu projekty. W związku z tym projekty z zakresu gospodarowania wodami, mała retencja, ochrona brzegów morskich, zagospodarowanie obszarów zalewowych. Tak, ale na początek tylko w tym zakresie dostępnym, czy jakby już upoważnionym do realizacji, bo spełniamy dyrektywę, natomiast dopiero po zaakceptowaniu masterplanu dla dorzeczy Odry i Wisły będzie możliwa pełna jakby implementacja i pełne wdrożenie tego celu tematycznego. W związku z tym, z takim trochę smutkiem, bo znając akurat dla Pomorskiego trudności z tym obszarem, ale muszę stwierdzić, że w umowie partnerstwa nie jest to w pełni zagwarantowany obszar tematyczny. Środowisko naturalne, tak jak powiedziałam, nie tylko i wyłącznie spójność, ale też konkurencyjność, ale to jest też kontynuacja trochę projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Tutaj trochę następuje zmiana linii demarkacyjnej, obowiązywać będzie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, ale w regionalnych programach do 10 tysięcy RLM-ów, a w programie krajowym powyżej 10 tysięcy RLM-ów. Tu jest dosyć istotne to, co się dzieje już pewnie w zakresie gospodarki odpadami, czyli może trochę zmiana podejścia, bo jak Państwo pamiętacie linię demarkacyjną z tego okresu programowania, to 150 tysięcy mieszkańców i Wojewódzki Plan Gospodarowania Odpadami był tym jakby limitem, czy tą wartością brzegową, która powodowała, że projekty można było składać do regionalnego programu operacyjnego. Teraz podejście ma być troszkę inne, jakby kompleksowe rozwiązania będą premiowane. Jeżeli potrzebna jest spalarnia, to spalarnia będzie w programie krajowym. Jeżeli jest już system zbiórki odpadów, selekcji na tyle kompletny, że kończyć się on będzie tylko spalarnią, to będzie to tylko spalarnia, a jeżeli będzie trzeba jeszcze coś w tym systemie uzupełnić, no to również program Następca Infrastruktury Środowiska będzie realizował te zadania. Jeżeli chodzi o programy regionalne, to przede wszystkim nieprzewymiarowane inwestycje, które będą realizowane, mając na uwadze strumień odpadów, jaki jest dostępny w okręgu odpadowym. Jeżeli chodzi o cel tematyczny szósty, to tam się znajduje też taka furtka, która pokazuje, że poza zasobami naturalnymi jeszcze zasoby kulturowe, czyli obiekty z zakresu kultury, tutaj też trochę myślimy, będzie możliwości wsparcia w niewielkim zakresie turystyki. W sumie 5,5 miliarda euro na cel tematyczny szósty. To jest cel tematyczny, który najbardziej ucierpiał z powodu tych ring-fencingów i bardzo dużych potrzeb, jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną. Dostępność komunikacyjna to jest przede wszystkim układ sieci TEN-T. To jest rzeczywiście to, co Komisja uznaje za najważniejsze, czyli włączenie się w korytarze europejskie i te drogi będą traktowane priorytetowo, czy to drogi, czy koleje, czy śródlądówka. I to jest zadanie programu krajowego, natomiast drogi wojewódzkie, te o charakterze regionalnym, to jest zadanie, czy koleje regionalne, to jest zadanie programu regionalnego. Jak Państwo widzicie, środków jest może najwięcej, ale mniej niż w tej perspektywie, 21 miliardów euro. To są też obwodnice miast, to są drogi wyprowadzające ruch z miast, w związku z tym tych potrzeb w zakresie infrastruktury transportowej jest bardzo dużo, natomiast no, jest przez konieczność właśnie wskazania konkretnej puli środków na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty cel, tych środków na infrastrukturę transportową jest troszkę mniej. Kolejne cele tematyczne, 8, 9, 10, właściwie trzeba byłoby omówić w komplecie, bo tak jak ja rozumiem 8, 9, 10, to każdy cel jest ze sobą związany. Zaczęłam od 9. 9 cel, czyli włączenie społeczne i walka z ubóstwem, to jest pewnego rodzaju inkubacja dla tych, którzy mają kiedyś być pracownikami. 9 cel tematyczny to jest stworzenie nowych form wsparcia społecznego, nowych form opieki, profilaktyka dla tych, którzy są zagrożeni ubóstwem, to jest rewitalizacja, to są usługi publiczne z zakresu ochrony zdrowia czy społeczne. I to jest cel, który
który też jest refinancingowany, tam 20% środków WFS-u musi trafić, to wynosi ponad 5 miliardów euro. Cel w dużej mierze realizowany na poziomie regionalnym i wcale niełatwy tak naprawdę, bo grupa jest beneficjentów bardzo określona, są grupy docelowe, w związku z tym dobrze zaprogramować i dobrze ukierunkować środki na włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, tak żeby stać się, tak żeby tak zainwestować, żeby stali się ci zagrożeni, czy nawet już ulegający, będący w grupie zagrożonych, osób zagrożonych, żeby stali się pracownikami, żeby mogli być jak najbardziej przydatni na rynku pracy, żeby mogli być mobilni na rynku pracy, żeby mogli realizować umiejętności nabyte, kwalifikacje. To jest bardzo trudne. Połączenie tych dwóch celów tematycznych wymaga rzeczywiście dobrego zaprogramowania. Na cel tematyczny ósmy, właśnie związany z mobilnością, przeznaczamy 4,4 miliarda euro. I to jest cel tematyczny, który w dużej mierze też będzie realizowany na poziomie regionalnym. Na poziomie krajowym będą tylko i wyłącznie systemowe i takie rozwiązania do instytucji rynku pracy, z wyjątkiem niestety młodych, tak? Wyszedł pan minister Orłowski, pewnie by mógł więcej na ten temat powiedzieć. Inicjatywa dla młodych jest szczególnym aktem dobrej woli Komisji Europejskiej. Niestety jest trochę kwiatkiem do kożucha, bo nie rozwiązuje wcale problemu zatrudnienia czy bezrobocia wśród osób młodych, a musimy dostosować się zarówno w umowie partnerstwa, jak i w przyszłych programach operacyjnych interwencje do tego, co oferuje dodatkowo Komisja Europejska. Ale to są projekty, które trafiać będą do młodzieży między 15 a 25 rokiem, 24 rokiem życia, która nie uczy się i nie pracuje i będą w ramach programu krajowego dostępne, nie tak jak inicjatywa dla młodych wskazuje, do kilku województw, tylko dla wszystkich. Jeżeli chodzi o cel tematyczny 10, to jest też komplet 8 i 9, ale ten cel tematyczny mówi o edukacji, o tym, żeby lepiej ją dostosować do potrzeb rynku pracy, do potrzeb zidentyfikowanych przy okazji specjalizacji regionalnej, żeby te krajowe systemy kwalifikacji to nie były teoretyczne modele dla ludzi, którzy skorzystają i nie będą mieli pracy, tylko żeby rzeczywiście było to istotne uzupełnienie mechanizmów rynkowych. Tutaj też jest odejście od tego, żeby szkolić dla szkolenia, czyli rzeczywiście nie będzie możliwe zapłacenie za szkolenie, które ktoś sobie wymyślił. Trzeba przyjść z konkretnym zapotrzebowaniem na konkretnego rodzaju wiedzę, na edukację taką, a nie inną i dopiero to będzie czynnik, który spowoduje, że dofinansowanie takiego rodzaju szkolenia, takiego kształcenia będzie możliwe. Cel 11, też wspomniał o tym pan minister, to jest sprawna administracja, cztery filary, prawo, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości, zarządzanie strategiczne i finansowe. To jest po to, żeby urzędy lepiej funkcjonowały i lepiej organizowały życie biurokratyczne. Tak wyglądają cele tematyczne, jak sobie patrzymy na tort. Tak wyglądają, kiedy mówimy o alokacji na poszczególne tematy. Jak Państwo widzicie, najwięcej jest na dostępność transportową, ale to nie jest tak, że to wyczerpuje potrzeby ministra transportu. Dużo, tak jak wspominaliśmy wszyscy tutaj dzisiaj, jest na te właśnie bardzo potrzebne innowacje. Mam nadzieję, że szacunki, które poczyniliśmy na poziomie umowy partnerstwa są bliższe faktycznym potrzebom, aniżeli teorii. W związku z tym wdrożenie tych wszystkich celów tematycznych i też już o tym trochę mówił pan minister Orłowski, będzie właściwie w programach, które Państwo dosyć dobrze znacie. Program dotyczący badań, w tej perspektywie jest to innowacyjna gospodarka, w przyszłej perspektywie to będzie inteligentny rozwój. Następca infrastruktury i środowiska, duży program infrastrukturalny z zakresu transportu, klimatu, środowiska, bezpieczeństwa energetycznego będzie kontynuowany. Nowością jest program cyfrowy, będzie program Polski Wschodniej troszkę zmieniony, program pomocy technicznej, program krajowy dotyczący wszystkich tych zadań z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, tak zwany Power, program krajowy i
inny niż w tej perspektywie. Państwo znacie kapitał ludzki z komponentem centralnym i komponentem regionalnym. Zmiana jest w przyszłej perspektywie o tyle istotna, że część dotycząca regionalnego FS-u trafia do regionalnych programów operacyjnych. Jeszcze niewiele mówimy o programach europejskiej współpracy terytorialnej. Jest to obszar, który akurat w województwie pomorskim bardzo dużo zajmuje, jeśli chodzi o rolę w organizacji rozwoju województwa. Niemniej jednak uskromnione zostały środki na europejską współpracę terytorialną. Trwa dopiero proces organizacji tych programów. Ryby i program rolny. Też troszkę było opóźnienie, jeśli chodzi o przygotowanie dokumentów unijnych. Mamy takie taką obietnicę z Komisji Europejskiej, że mimo iż ryby jeszcze są nieprzygotowane, to umowa partnerstwa będzie procedować, a dopiero jak zostanie zakończona ścieżka negocjacji w zakresie rozporządzeń rybnych, będzie jeszcze raz trzeba uzupełnić o to, co będzie wynikało z rozporządzeń dotyczących właśnie obszaru zależnego od rybactwa. Tak wygląda porównanie między programami operacyjnymi. Programy regionalne w sumie to jest 28 miliardów ponad. Drugim co do wielkości jest program Infrastruktura i Środowisko, program Inteligentny Rozwój, Wiedza, Edukacja, Rozwój, Cyfrowa Polska. Jeżeli chodzi o programy regionalne, też już o tym pan minister Orłowski mówił, jest tych środków więcej, decentralizacja nie tylko i wyłącznie środków finansowych, ale odpowiedzialności, potrzeba większej koordynacji, wzmocnienia, dopasowania tych programów do siebie. Ja nie po raz pierwszy powiem, że programów operacyjnych nie mamy 6 krajowych i 16 regionalnych, tylko w sumie są 24 programy operacyjne. I tak należy traktować umowę partnerstwa. Jeżeli tego Państwo jeszcze się nie doszukali, to jest to jeszcze brak umowy partnerstwa. Każdy program w umowie partnerstwa jest równorzędny, nie ma programów ważniejszych czy mniej ważnych. To, co już też wspominał pan minister, to zintegrowane inwestycje terytorialne, na to chciałabym zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o województwo pomorskie, to jest to jeden z tych szczególnych przypadków, kiedy to nie jest jedno miasto, to jest aglomeracja składająca się z 3 miast. W związku